Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A na dzisiejszym spotkaniu trochę przybliżę Państwu wiedzę o tym, jak funkcjonuje mózg w bardzo taki uproszczony sposób. Tym niemniej od czasu, kiedy natknęłam się na albo pogłębiłam wiedzę swoją własną w tym zakresie, zdecydowanie łatwiej jest mi i przeprowadzać rodziców, z którymi pracuję, przez meandry i trudności w rodzicielstwa, jak również pomaga mi to w byciu fajną babcią, rozumiejącą i właściwie kierującą moimi dwiema wnuczkami. Bardzo żałuję, że ta wiedza, którą mam, posiadam teraz, nie posiadałam jej wcześniej, bo jak wszyscy rodzice, także ja sama popełniałam różne błędy, które teraz widzę jak na dłoni. Proszę Państwa, na dzisiejszym spotkaniu będę mówiła o takim uproszczonym modelu mózgu, modelu funkcjonowania mózgu, bowiem będę się odnosiła do takiej koncepcji stworzonej jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku przez Paula McLeana. I od razu tu uprzedzam moich szanownych kolegów z Instytutu Psychologii, że doskonale zdaję sobie sprawę, że ta koncepcja no, już jest trochę przestarzała, natomiast i pewne jej aspekty jakby nie są potwierdzone naukowo, ale to, że rzeczywiście te części mózgu, o których teraz będę mówiła, są i funkcjonują, potwierdzają też współczesne badania, te, które są w XXI wieku, i o tym mniej więcej będę Państwu opowiadać. No właśnie. Bardzo ważne jest to, żebyśmy my, dorośli, trochę popatrzyli rzeczywiście na swoje dzieci z taką dużym dystansem i absolutnie nie traktowali ich jak dorosłych. Kiedy ja studiowałam jeszcze w ubiegłym wieku, to jeszcze była taka koncepcja, że między 6 a 10 rokiem życia mózg człowieka młodego na tyle dojrzewa, że można go traktować już no, bardzo tak poważnie i że jest on już dojrzały około 10 roku życia. W tej chwili wiemy, że jest już inaczej. Znaczy w tej chwili już wiemy, że jest inaczej. I z jakby tą wiedzą chciałam się z Państwem podzielić. Będzie to też trochę obrazowe. Postaram się Państwa zachęcić tutaj do tego, żebyście spojrzeli na swoje dzieci trochę inaczej z perspektywy tego, jak rozwija się ich mózg. Problematyką rozwoju mózgu dziecka zainteresowałam się przede wszystkim po czytając różnorodne książki Daniela Siegela. Jakby to, o czym będę mówiła, przede wszystkim jest zainspirowane jego różnorodnymi książkami. Jest ich w tej chwili na rynku polskim bardzo dużo, mówią o dzieciach od właściwie zera do okresu, poprzez cały okres nastoletni, a także o dorosłych. Ukuł takie sformułowanie, które się nazywa psychowzroczność. Też Państwa zachęcam do tego, żeby się temu przyjrzeć. Ale to nie tylko Dan Siegel, to też Stuart Shanker i inne osoby, które już w tej chwili to już tak do końca nie pamiętam, bo mi się po prostu już ta wiedza trochę weszła w moją sieć poznawczą i bardziej ważne jest dla mnie to, co to mi wnosi i na ile mogę pomóc rodzicom, tłumaczom zachowania dzieci, niż to kto to powiedział. Ok, więc to, co Państwo widzicie przed sobą, to jest przekrój mózgu. Przede wszystkim jednak jest to przekrój mózgu człowieka dorosłego. Mózg dziecka i wygląda,
i funkcjonuje inaczej niż mózg człowieka dorosłego. Neurobiolodzy dzielą mózg na dwie części. Na parter, a właściwie to fundament i parter, i na piętra. Parter jest pod korą mózgową i to jest ten kawałek, który jest pod korą mózgową. To jest pień mózgu i móżdżek, zwany mózgiem gadzim, i to jest układ limbiczny, zwany też mózgiem emocjonalnym albo mózgiem ssaczym. Czyli to tak, jakbyśmy mieli właśnie tą koncepcję Paula McLeana, mózg gadzi, mózg ssaczy i mózg ludzki. Gdzie jest? A, czasami jest tak, i ja zresztą bardzo to popieram, bo w takiej pracy z rodzicami bardzo mi to pomaga, że ta część, która jest pod korą mózgową, to jest ta część, która jest w dużej mierze wrodzona. Tu są odruchy, instynkty, popędy. To jest coś, co nie myśli. To jest coś, co czuje i to jest coś, co działa. Ten kawałek pod korą mózgową jest czasem zwany mózgiem prostym, czasem mózgiem prymitywnym, mózgiem jaskiniowca albo mózgiem gadzim. Co oczywiście już teraz Państwo wiecie, że nie jest to do końca prawda, bo to, co jest pod spodem, to jest mózg gadzi i mózg ssaczy. Natomiast ja bardzo lubię to sformułowanie gadzi mózg na to wszystko, co tu jest pod spodem. Bo w trudnych chwilach, kiedy dziecko wpada w furię, kiedy rzuca się na podłogę, kiedy rzuca butami po przedpokoju i mówi: nie chcę się ubrać, nie będę się ubierać, nigdzie nie pójdę. To przedszkola znaczy się. To w dużej mierze ja wtedy proponuję rodzicom, żeby popatrzyli na swoje dziecko jak na małą jaszczurkę. Bo z dużym prawdopodobieństwem to dziecko działa z tego poziomu mózgu. Z tego, to jest pod korą mózgową, który nie myśli. Z tego. Sformułowanie: popatrz na swoje dziecko jak na małą jaszczurkę, która tupie, która kłapie zębami, która trzepie ogonem. I usłyszenie tego, co ona naprawdę mówi. A ona mówi coś takiego: tata, mama, ze mną się dzieje coś strasznego. Ja nie wiem coś, co mi jest. Pomóż mi. To nam mówi jaszczurka. I w swoim zachowaniu. I to popatrz na swoje dziecko jak na jaszczurkę, daje taką szansę, żeby rodzic troszeczkę nabrał dystansu do tego, co się dzieje. Żeby nie kupił pewnych emocji, o czym za chwileczkę. Trochę o funkcjach tych mózgów. Po co mamy mózg gadzi? Mózg gadzi mamy po to, żeby żyć. Tak w skrócie. To tutaj jest ośrodek, który kieruje podstawowymi funkcjami życiowymi. Trawienie, oddychanie, wydalanie. Całe ciało nasze jest kierowane stąd i gady są bardzo mądre i bardzo szybko wysyłają nam sygnały, które mówią: słuchaj, coś się dzieje nie tak. O tym za chwilę. Gadzi mózg jest też po to, żeby poradzić sobie w trudnych sytuacjach. To Państwo już na pewno nieraz słyszeliście, że kiedy człowiek jest w trudnych sytuacjach, mówię człowiek i to oznacza też dziecko, to wchodzi albo w tryb walki, albo w tryb ucieczki, albo w tak zwane zamarcie, albo zamrożenie, taki bezruch. Bezruch rzadko kiedy jest u dzieci, chociaż jest on zauważalny, ale na chwilę. W Biblii mamy żonę Lota, która bezruch, zamarcie, zamrożenie uruchamia się na silną traumę.
Na szczęście większość dzieci wchodzi w tryb walki lub ucieczki. To czy wchodzi bardziej w tryb walki, czy bardziej w tryb ucieczki, zależy od tego w dużej mierze, czy jaki ma typ układu nerwowego. Im bardziej silny typ układu nerwowego, tym więcej walki. Im bardziej wrażliwy typ układu nerwowego, tym więcej ucieczki, płaczu, wycofania, rezygnacji. Co nie oznacza, że my jesteśmy albo walką, albo ucieczką. Absolutnie nie. Natomiast zazwyczaj jeden sposób dominuje. Czasami jest tak, że w przedszkolu jest tryb ucieczki, a w domu jest tryb walki, bo tu się czuje dziecko bezpieczniej. Ok, czyli wiemy, po co jest mózg gaci. Mózg ssaczy. Mózg ssaczy, tak jak mówiłam, zwany jest mózgiem emocjonalnym. Ssaki trochę inaczej żyły już niż gady. Gady żyły raczej obok siebie, natomiast ssaki już żyły w stadzie. A żeby żyć w stadzie, no trzeba nawiązywać relacje. Żeby nawiązywać relacje, no to tu już konieczne są emocje. Neurobiolodzy mówią, że tutaj pod korą mózgową są tak zwane wrodzone, podstawowe emocje. Nie wszyscy się zgadzają co do ich ilości, ale co do pięciu się wszyscy zgadzają. Złość, radość, wstręt, strach, smutek. Tutaj taka króciutka dygresja. Jeżeli Państwo nie oglądaliście jeszcze takiego filmu rysunkowego, który o tytule W głowie się nie mieści, to bardzo zachęcam. Jest to bardzo mądry psychologicznie film i dokładnie mówi właśnie o tych pięciu emocjach i o tym, o ich znaczeniu. O tym, że wszystkie te emocje są dobre. Wszystkie te emocje są pozytywne, nie ma negatywnych emocji. Każda emocja jest potrzebna. Emocja złości nam mówi o tym, że ktoś przekroczył nasze granice, albo że straciliśmy coś, na czym nam bardzo zależało. Emocja strachu nas ostrzega przed niebezpieczeństwem. Bardzo podobnie jak emocja wstrętu, tylko ta bardziej, powiedzmy, przed takim niebezpieczeństwem pod tytułem, żeby się nie otruć. Na przykład brokułem, tak jak to jest w tym filmie pokazane. Emocja smutku nam mówi, że coś utraciliśmy. Emocja radości nam mówi, że wszystko jest ok. Wszystkie te emocje są ważne. Wszystkie nam bardzo ważną informację podają i musimy się ich nauczyć czytać. Je nauczyć czytać, to jest raz, a dwa, a konieczne jest, żebyśmy akceptowali emocje, a oddzielali je od zachowania. Ten kawałek mózgu, gadzi i ssaczy, zwany w sumie mózgiem gadzim, albo parterem mózgu, jest dobrze rozwinięty w momencie urodzin. Natomiast ten kawałek mózgu, czyli piętro, czyli kora nowa, w której są wyższe funkcje psychiczne, kształtuje się tak naprawdę dopiero po urodzeniu. O ile to jest to, co jest wrodzone, aczkolwiek też się uczy, to w dużej mierze, to przede wszystkim zależy od wpływu otoczenia, od stymulacji otoczenia, od naszych kontaktów z tatą, z mamą, dziadkiem, babcią, rodzeństwem, kolegą, koleżanką, panią w przedszkolu, panią w szkole, kolegami z podwórka, kolegami z piaskownicy, ale też literatury, filmu, teatru i internetu także. Pod wpływem doświadczeń i stymulacji z otoczenia ten kawałek mózgu intensywnie się rozwija, a rozwój polega na połączeniach neuronalnych, a w późniejszym wieku na mielinizacji, po to, żeby te przebiegi były wszystkie szybsze. Gdzie jest problem? No właśnie ten częściowo już tu macie Państwo napisane. To jest rozwinięte dobrze w momencie urodzin. Ten kawałek mózgu
jest rozwinięty w pełni dojrzały do podejmowania racjonalnych decyzji, do kontrolowania swojego zachowania, do myślenia, do zakochiwania, bo to są też uczucia, do sprawnej werbalizacji swoich myśli dopiero około 25 roku życia. Co to oznacza? To znaczy, że w momencie urodzenia, a proszę zauważyć, a człowiek to taka istota, że ma w momencie urodzenia mózg zdecydowanie mniejszy niż człowiek dorosły, tak? Proszę zobaczyć też, jaka jest różnica między ludzkim dzieckiem, a takim przeciętnym ssakiem, na przykład typu ciele albo źrebie. Jak się źrebak urodzi, to wstanie na cztery nogi, posie mleko od matki, jak nie to od ciotki, albo poskubie sobie trawę i jakoś przeżyje. Dziecko natomiast jest totalnie bezradne. Dlaczego? Dlatego, że w momencie urodzenia ma ten kawałek mózgu, ten, który jest pod korą, prawie dokładnie w 100% rozwinięty. A głowa musi przejść przez kanał rodny, bo tak natura wymyśliła. To oznacza, że tego mózgu ludzkiego w momencie urodzin no prawie, że nie ma. To znaczy wszystkie komórki nerwowe, mózgowe, odpowiedzialne za funkcjonowanie, one są, tylko że nie ma między nimi połączeń i tutaj po prostu tego prawie nie ma. To dlatego jak rodzi się dziecko, to jest ono totalnie bezradne i totalnie zależne od otoczenia. Ale to, że ma mózg gadzi, no to wiemy. Musi go mieć, dlatego że musi żyć i musi przeżyć. I w sytuacji, kiedy się dzieje coś trudnego, to musi dać znać reszcie świata, że jest mu źle. Na początku tych zagrożeń dla małego dziecka jest niedużo. Jeść chce, albo jest za zimno, albo za gorąco, albo mamy nie ma, albo kupę chce. W tej sytuacji po prostu najczęściej krzyczy, czyli wchodzi w tryb walki. Są co prawda takie dzieci, które sobie chwilą po cichutku, czyli bardziej z trybu ucieczki, ale zdecydowanie najczęściej wchodzą w tryb walki. No, ale żeby przeżyć, ponieważ nie są źrebakami ani cielętami, tylko są totalnie zależne od innych. W związku z tym ten kawałek mózgu jest im także bardzo potrzebny, ponieważ muszą nawiązać relacje z otoczeniem. Jak się okazuje, proszę Państwa, nawet noworodek taki, który jeszcze nie widzi zbyt dużo, a kiedy pochyla się nad nim człowiek dorosły i ten człowiek dorosły się uśmiecha, to dziecko także się uśmiecha. Jest bardzo wyczulony na to, co się dzieje w świecie zewnętrznym i już ma na tyle dojrzały ten mózg, żeby nawiązać relacje z otoczeniem, bo musi przeżyć. Natomiast tego kawałka niekoniecznie posiada. Proszę zobaczyć, kiedy dziecko się rodzi i później rozwija, to w ciągu pierwszych trzech lat jego ciało, tułów, nogi, ręce rosną tak sobie. Natomiast to, co mu rośnie na pewno, to na pewno rośnie mu głowa. Co widać po czapeczkach. Około trzeciego roku życia objętość tego mózgu ludzkiego, jest tak w 70% taka jak mózgu człowieka dorosłego. W wieku 6-7 lat ta objętość to już jest takie 90%. Ale to jest tylko objętość. To nie jest dojrzałość. To nie jest dojrzałość. To jest tylko objętość. Za dojrzałość tego kawałka mózgu odpowiada otoczenie. Tak jak już to Państwu mówiłam. Kto? No dobrze, ale to oznacza, że
W związku z tym na pewno takiego noworodka to w ogóle nie ma co wychowywać. O tym też za chwilkę jeszcze będę mówiła. Ono potrzebuje przede wszystkim naszej opieki. Czyli pierwsza wiadomość to jest taka. Wasze dzieci, bez względu na to, czy są noworodkami, niemowlakami, w okresie przedszkolnym, czy w okresie nastoletnim, nadal mają bardzo niedojrzałe piętro mózgu. Wy już macie dojrzałe. One nie. I to jest pierwsza zła wiadomość. Druga zła wiadomość. Robiono eksperymenty, czy badania, neurobiolodzy robili badania, nakładali takie czepeczki na głowę i sprawdzali, jak działa mózg, kiedy człowiek jest w silnych emocjach. I co się okazało? Okazało się, że kiedy człowiek jest w silnych emocjach, to ten kawałek mózgu, ten właśnie układ limbiczny, czyli ta część sacza, ta, która jest tak bliżej kory mózgowej, jest bardzo mocno pobudzona. Czyli przy neuroobrazowaniu ma kolor czerwony. Natomiast ten kawałek mózgu ma kolor niebieski. To znaczy, że jest zimna. To znaczy, że nie działa. Te próby robiono nie tylko z dziećmi, ale i z osobami dorosłymi. Czyli kiedy człowiek, nie tylko dziecko, po prostu człowiek dorosły, jest w silnych emocjach, we wściekłości, w rozpaczy, w panice albo w euforii, no bo tutaj też jest radość. To działa przede wszystkim z tego kawałka mózgu i trudno do niego trafić logicznymi argumentami. Się nie da. Ja czasami zadaję takie pytania. Jaki macie największy kłopot? I na przykład rodzice mówią tak. No, bo nie chcę iść do przedszkola. Tam, gdzie to znaczy, no, na przykład nie chcę się ubierać. Zawisa ze skarpetką i myśli o niebieskich migdałach. Ja mówię, okej, i co wtedy pan robi? No, jak to co? Tłumaczę. Tłumaczę, że tata musi do pracy. Tłumaczę, że ona musi do przedszkola. Tłumaczę, że punktualność jest ważna. Ja mówię, okej, a proszę mi powiedzieć, do którego kawałka mózgu pan mówi? Bo kiedy tłumaczymy, kiedy dajemy logiczne argumenty, to mówimy do tego kawałka mózgu. A ten kawałek mózgu w stresie jest wyłączony. I dlatego rodzice mówią, aha, to dlatego nie dociera. No właśnie dlatego nie dociera. I to właściwie ja teraz mówię o dorosłym i o dziecku, ale w gruncie rzeczy, jeżeli się kłóci dwoje dorosłych i krzyczą na siebie, to jakby im zrobić neuroobrazowanie, to też oni są w tym kawałku mózgu. I to dlatego, dopóki się nie uspokoją, to żadne racjonalne argumenty do nich nie trafiają. Kolejna zła wiadomość. Także z tych badań takich związanych z neuroobrazowaniem, okazało się, że istnieje coś takiego, co się nazywa mózgowe Wi-Fi. Ja wolę taką nawet krótszą nazwę, gadzie Wi-Fi, uwzględniając to, że gadzie to jest to wszystko, to co jest pod spodem. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy nasze dziecko jest w tej części mózgu, jest w furii, krzyczy, wrzeszczy, no działa jak dzika mała jaszczurka, to nasze gadzie mózgi, bo cały czas je mamy, nasze gadzie mózgi natychmiast to napięcie kupują. No i tutaj jest po naszej stronie. Bo to jest nasza odpowiedzialność, my już mamy ten kawałek mózgu, więc musimy wiedzieć, co wtedy zrobić, żeby jednak się nie dać sprowokować.
bo ten kawałek mózgu zrobi zawsze coś takiego. Dzięki temu kawałkowi mózgu, przez ten kawałek mózgu zrobimy coś takiego, czego będziemy żałować. Zrobimy albo powiemy. A na pewno nie będzie to skuteczne. I w drugą stronę. Kiedy my wchodzimy jak gradowa chmura do domu, bo różne rzeczy się podziały, bo praca była stresująca, bo straciliśmy klienta, albo bo szef na nas nawrzeszczał, a jeszcze ktoś nam zajechał drogę i wchodzimy do domu, to nasze gadzie mózgi wysyłają Wi-Fi do tych małych, niedojrzałych, nieumiejących się bronić w sposób taki samokontrolujący mózgów. No i wtedy dopiero się zaczyna. Bardzo ważne jest, żebyśmy my w takich sytuacjach uczyli się korzystać z tej góry mózgu, bo ona nam pomoże się wyciszyć i uspokoić. Bo gadzie Wi-Fi też jest w drugą stronę. Jeżeli my będziemy spokojni, to będziemy w stanie uspokoić dziecko. Spokojny dorosły uspokoi dziecko. Dziecko ma się czuć bezpieczne, ma się czuć dostrzeżone i wtedy możemy je ukoić i poprowadzić dalej proces wychowawczy. Ale najpierw to my mamy się uspokoić. Haha, dobre sobie, jak to zrobić? Jak my jesteśmy w permanentnym stresie rodzicielskim. Oczywiście, że tak. Ja tak takie mam poczucie, że w XXI wieku zdecydowanie trudniej jest być dorosłym, niż jak to było jeszcze w XX wieku. Wymagania wobec rodziców wzrosły niepomiernie, a do tego jeszcze znacznie przyspieszyło w ogóle tempo życia. Wymagania w pracy, godziny pracy, to wszystko nie sprzyja za bardzo rodzicielstwu. No dobra, czyli co my mamy zrobić, żeby my, kochający rodzice, mogli rzeczywiście działać z tego kawałka mózgu, czyli z tej góry, która jest odpowiedzialna między innymi za wychowanie bez przemocy. To jest taki kawałeczek, który się nazywa kora przedczołowa i to ta kora przedczołowa jest w stanie rządzić. Może nie uwzględniać najpierw, a później zrobić coś takiego, żeby wyciszyć ten kawałek mózgu. Tylko, że ta kora przedczołowa dojrzewa po 25 roku życia, no my teoretycznie ją powinniśmy posiadać. I kiedy znamy chociażby to, że to jest ten gadzi ssaczy i ludzki, to jesteśmy w stanie, przynajmniej ja nad tym pracuję, o to mi właśnie chodzi, kiedy zwiększam świadomość rodziców, żeby lepiej rozumieli, co się dzieje w dziecku. Dziecko nie robi tego specjalnie. Dziecko nie robi tego na złość. Dziecko nie robi tego celowo. Dziecko nie robi tego po to, żeby nas wyprowadzić z równowagi. Dziecko nie robi tego po to, żeby zrobić nam obciach. Na przykład w sklepie albo na przyjęciu u dziadka albo u teścia. Ono to robi nieświadomie, z tego kawałka mózgu. No dobra, no to jakie są rady na gada? Ten kawałek mózgu, proszę Państwa, jest bardzo prymitywny. I to jest dobra wiadomość, bo oznacza, znowu z badań neurobiologów wynika, że ten prymitywizm polega między innymi na tym, że ten kawałek mózgu nie potrafi robić dwóch rzeczy naraz. Się nie da. Co to znaczy? To znaczy, że fizjologicznie jest niemożliwe równoczesne odczuwanie silnych emocji i głębokie oddychanie. Się nie da. Albo, albo. Między innymi to dlatego, to zazwyczaj kiedy się dorośli kłócą, aczkolwiek, albo kiedy się kłócą dorośli z nastolatkami i jest coś takiego. Na przykład mama robi.
Bo ty zawsze, bo ty nigdy. Nie może oddychać. Dlatego, że kiedy jesteśmy w stresie, to jest tak, jakby w tym kawałku mózgu, w tym podkorą mózgową jest jakby taka energia konstans. I ona, to oznacza, że kiedy człowiek jest w stresie, to wyłącza układy w ciele. I cała energia idzie tu. No, żeby to było czerwone. I dlatego mamy przyspieszone bicie serca. Mamy ciężki oddech, taka zmora na piersiach. Żołądek nam się zawija. Jedni mogą jeść, nie mogą jeść, a inni wręcz przeciwnie, objadają się. Inni się pocą. Jeszcze inni czują, jak tu im się napinają ramiona. Jeszcze inni mają gulę w brzuchu. Przepraszam, w szyi przecież. Jeszcze inni mają szczękościsk. Jeszcze inni, tatusiowie często mówią, głowa mi płonie. Czyli rośnie im ciśnienie. Zwężone oczy. Niektórzy mają zawroty głowy. Dla innych są nadmiarowo głośne dźwięki. Czyli i to oznacza, że jesteśmy tu. A tu te układy są wyłączone. Nasze ciało nam mówi. Czyli kiedy jest właśnie coś takiego, jak masz ciężki oddech, jak zaczynasz szybko oddychać, jak masz zmorę na piersiach, jak ci się zawija żołądek, jak głowa ci płonie, jak masz szczękościsk, to twoje ciało ci mówi, hola, stop. Za chwilę zrobisz coś, czego będziesz żałować. Za chwilę powiesz coś, czego będziesz żałować. Zaopiekuj się sobą. Zrób time out. Zatrzymaj się. Ty, dorosły, zatrzymaj się. Ty masz ten kawałek mózgu. Ty masz się zatrzymać. To jest twoja odpowiedzialność. Zrób time out. Zajmij się sobą. Zaopiekuj. Podstawowym kołem ratunkowym jest oddychanie, ale to może być zupełnie co innego. Niech sobie każdy szuka to, co chce, ale oddychanie to jest coś takiego, co każdy ma z nas przy sobie. Kiedyś, jak jeszcze wszyscy palili papierosy, dużo osób paliło papierosy, bo ja się nie zdążyłam nauczyć, to była przerwa na papierosa. Przerwa na papierosa paradoksalnie była doskonałym time outem. Człowiek wychodził z tej sytuacji, musiał wykonać pewną czynność ruchową, ruch zawsze jest dobry, i potem wdech i wydech. Co prawda toksyczny. Tym niemniej jest time out, jest wdech, wydech, jest odejście z tej sytuacji. I często bywa tak, że wtedy zaczynamy kontaktować się z rozumem, bo kiedy jesteśmy w tym kawałku mózgu, to te wszystkie wyższe czynności psychiczne nie funkcjonują prawidłowo. Teraz czas nam pomału leci, więc idziemy dalej. Jeszcze jedna rzecz z mózgiem związana. Mózg prawy i lewy. I chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali to, że kiedy dziecko jest małe, to ma zdecydowanie lepiej rozwiniętą, czyli zdecydowanie więcej połączeń neuronalnych, bo przecież je lepiej ćwiczy. A od samego początku urodzenia to jest związane bardziej z mową, więc się ćwiczy to, że później po prostu. Natomiast dzieci są prawopółkulowe. I dlatego, kiedy ona nie chce ubrać tych butów, bo mówi, że ją parzą, to jest w prawej półkuli. I jak my jej tłumaczymy, że to bardzo ważne jest być odpowiedzialnym i się nie spóźniać, trafia kulą w płot. Kiedy dziecko jest wytrącone z równowagi, musimy się najpierw zająć prawą półkulą, czyli jej emocjami. Dziecka emocjami. Oj, przepraszam.
No i w konsekwencją tego, o czym przed chwilą mówiłam, źródłem niewłaściwego zachowania dziecka jest emocja, która nie została bezpośrednio wyrażona. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że za tą emocją, którą my widzimy, wściekłość, kryje się zupełnie inna. Pod złością, złość to taki czubek góry lodowej, zazwyczaj jest odrzucenie, frustracja, smutek, zmęczenie, wstyd, zażenowanie. To jest pod złością. Dzieci nie mają jeszcze takich połączeń w korze przedczołowej. W ogóle mają niewiele jeszcze połączeń, im młodsze, tym mniej. Nie potrafią panować nad swoimi stanami emocjonalnymi, a my im mówimy: uspokój się, idź do swojego pokoju i tam się uspokój. Wtedy zadaję pytanie rodzicom: proszę mi powiedzieć, jakich strategii uspokajania się nauczyliście swoje dziecko? Albo czego nauczyło się od was dziecko, jak się uspokajać? Dzieci nie potrafią panować nad swoimi stanami emocjonalnymi, nie potrafią siebie kontrolować, a rodzice niestety nie potrafią też często rozpoznać ich potrzeb. I jakby o tym sobie dzisiaj mówimy, żeby się chwilkę zatrzymać, bo kiedy się zatrzymacie, kiedy nie będziecie działać spod kory, to jesteście w stanie lepiej rozpoznać potrzeby swoich dzieci. No to dlaczego ono się tak zachowuje? A no właśnie. Przede wszystkim musimy popatrzeć się na czego dziecko potrzebuje. Po drugie, inną wyjaśnieniem to jest takie, a czy to przypadkiem nie jest typowe dla wieku? Będę na ten temat więcej mówić. Trzecia rzecz to jest temperament. Coś, co po prostu z czym dzieci są, przychodzą na świat. A często rodzice mówią tak, no proszę pani, mamy dwoje dzieci, każde inne. Ja wiem, no tak, każde jest świetnym, super, unikatem, cudownym, wspaniałym, kompetentnym dzieckiem, jak to mówi Jasper Juhl. Ma swój temperament, inny. Są dzieci łatwe do prowadzenia i są dzieci trudniejsze do prowadzenia. Ale to my mamy dojrzałe mózgi i to po naszej stronie jest się przyjrzeć temu i się zastanowić, okej, jakie jest moje dziecko. To my mamy je rozpoznać, to my mamy uważnie na nie patrzeć, to my mamy je obserwować, to my mamy się jego uczyć. Ono jest naszym przewodnikiem. Jak będziemy je uważnie obserwować, to się nauczymy tego, co na nie działa. Tak, żeby właśnie nie złamać je, tylko żeby nauczyć je takiego funkcjonowania, żeby jemu było dobrze w życiu i z nim było dobrze. I dlatego bardzo musimy się pilnować, żeby nie pójść za myślą, za palnikiem, a ta myśl się często pojawia wtedy, jak jesteśmy w gadzim mózgu. No to to, o czym już Państwu mówiłam, prawda? Często rodzice po prostu, którzy, tak jak mówię, wiem, że są w głębokim stresie rodzicielskim, bo to jest praca 24 godziny na dobę, bo wszyscy jesteśmy zmęczeni, bo równocześnie pracujemy, a jeszcze teraz jest pandemia i to jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast jest to możliwe. Trzeba wyłączyć myśli zapalniki. Nie jest możliwe doprowadzenie się do złości, jeżeli inaczej zinterpretujemy sytuację. Bo do złości potrzebne są dwie rzeczy. Potrzebny jest stres i potrzebny jest myśl zapalnik. Jak jednego zabraknie, to złości, gniewu, ataku na dziecko nie będzie. Więc najpierw mamy zadbać o siebie, się trochę wyciszyć, a potem mamy wyłączyć myśli zapalniki. Jakie są podstawowe potrzeby dziecka? Mówimy często tak, kochani rodzice, jak chcecie mieć szczęśliwe dziecko, dajcie im BMW klasy C. B, czyli bezpieczeństwo, czyli właśnie rytuały,
reguły, zasady, obowiązki, stałość, powtarzalność, pewien rytm stały. Dzieci im mniej, im młodsze, tym bardziej tego potrzebują. Potrzebują przewidywalności. Miłości. M, czyli miłość. Miłości bezwarunkowej, która oznacza cieszę się, że jesteś, kocham cię za to, że jesteś, ale nie oznacza akceptowania wszystkich zachowań. No i W, czyli wolności, czyli wyboru, czyli autonomii, dokonywania samodzielnych wyborów, podejmowania decyzji. Proszę Państwa, coś takiego się strasznego stało w tym XXI wieku, że kompletnie zapomniano o W. Dzieci, skurczyła się niemiłosiernie przestrzeń bycia dziecka bez dorosłego. To jest przerażające. Dzieci są zawożone do przedszkola, zawożone do szkoły, przywożone ze szkoły, zawożone na zajęcia dodatkowe, przywożone do domu, a teraz to w ogóle w pandemii jeszcze siedzą cały czas w domu i są pod jakby opieką, pod okiem dorosłego, a nie mają w ogóle możliwości bycia ze sobą, tylko ze sobą. Nie ma podwórka, nadmiarowo się o te dzieci boimy i nie dajemy mu wyborów. No jeżeli ja słyszę, że rodzice jeszcze w klasie szóstej potrafią dziecku pakować tornister albo wybierać ubranie, czasami nad takimi rzeczami muszę popracować. A wybory, nie oznacza to, że mamy im dawać wybory, które przekraczają ich możliwości, absolutnie nie. To mają być wybory dostosowane do ich wieku. A to ma być przy ubieraniu, już przedszkolaki, 3-4-latki powinny decydować o tym, jak się ubiorą. W takim wieku najlepiej wybór z dwóch. Ubierzesz koszulkę czerwoną czy koszulkę niebieską. I dziecko ma zdecydować. I chociaż te kolory będą nie do końca dobrze zebrane, to jest kiedy indziej uczymy ich tego doboru, a tu akceptujemy ich wybór. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Pewne zachowania po prostu są typowe dla wieku. W wieku 18 miesięcy, między 18 miesięcy a 2 lata, następuje bardzo intensywny wzrost mózgu. I dzieci w tym wieku są przeciążone i produkują całe mnóstwo objawów takich, że czasami rodzice mówią, proszę Panią, ja mam wrażenie, że w to dziecko, które do tej pory było w miarę spokojne, po prostu jakiś diabeł wstąpił. Rzeczywiście to tak wygląda. To jest ten etap tego, co się kiedyś nazywało buntem dwulatka. Tak to nie jest bunt dwulatka. Jak dziecko ma 2 lata, to zaczyna się uspokajać. Natomiast między 18 miesięcy a 24 miesiące jest to okres intensywnego rozwoju mózgu. Kora mózgowa tutaj chłonie wszystko jak gąbka i nie nadąża tego przerobić. I dzieci po prostu są przeciążone. Ich układ nerwowy jest przeciążony. I to po prostu tak jest. I tak mówiąc w skrócie, to często mówi się tak, każda druga połowa roku jest trudniejsza. 2,5, 3,5, tu widzicie, ten okres 3,5 jest trochę dłuższy, tak, 5,5, 8,5 jest trudniejsza. I to też bardzo pomaga rodzicowi, poza tym, że popatrz na swoje dziecko jak na jaszczurkę. Jak widzimy, że coś się zmieniło, ja to widzę po małych dzieciach, bo też współpracuję z przedszkolami i rzeczywiście w pewnym momencie dziecko, które zachowywało się w miarę korekt, nagle okazuje się, że no jakby właśnie diabeł w nie wstąpił, jest nakręcone, pobudzone, nic się nie zmieniło w życiu rodzinnym, a nic się nie zmieniło, ani nie urodził się nowy braciszek, ani rodzice się nie rozwodzą, wszystko jest tak jak było, pani nauczycielka jest ta sama, no a po prostu to nie działa. I ja zadaję pytanie, a ile on teraz skończył lat? I zazwyczaj się okazuje, że jest w drugiej połowie roku. I mówimy, aha, to tylko pół roku, okej,
wytrzymam, dam radę. To on nie robi nic przeciwko mnie. To tylko taki etap. Przetrwam. Warto sobie mówić takie rzeczy. Już Państwo jakby mniej więcej wiecie, bo tu cały czas starałam się Wam to przekazać, że to od dorosłego zależy relacja. To dorosły odpowiedzialny jest za to, co się wytworzy między dzieckiem a dorosłym. Nie dziecko. Dziecko jest dzieckiem. Jest małym, kompetentnym dzieckiem. Ono cały czas do nas mówi. Nie potrafi powiedzieć, nie ma jeszcze aż tak dobrej kory mózgowej rozwiniętej. A często do trzeciego roku jeszcze w ogóle mało mówi. Więc nie potrafi powiedzieć. Kochana mamusiu, ja mam zaburzenia integracji sensorycznej i po prostu dotykowo nie jestem w stanie zdzierżyć tej skarpetki, która ma w środku takie ostre szwy. One mnie po prostu parzą. Nie utrzymam jej na stopie. Nie mogę, nie ubiorę, więc nie ubiorę jej, nie ubiorę butów i my widzimy tą końcówkę. To ja jestem duża. To ja jestem dorosła. To ja mam górę mózgu już w pełni dojrzałą. Ja, dorosły. I to jest po mojej stronie. Uspokoić się i zastanowić, ok, mam jaszczurkę przed sobą i co mam z tym zrobić. To przede wszystkim nie mamy tłumaczyć. Nie mamy wtedy dziecka uczyć. To, co mamy zrobić, to mamy pomóc mu odzyskać równowagę, zachowując spokój. I nie przyczyniać się do narastania problemu. A, jest jeszcze coś takiego. Zapomniałam Wam mówić przy tym mózgu. Już nie pamiętam, który to powiedział, ale chyba Siegel to powiedział. O, jest coś takiego, na przykład dziecko płacze, a my mówimy tak. No nie płacz, nie płacz, no chłopaki nie płaczą. Albo mówimy, no popłacz jeszcze trochę, no jeszcze trochę popłacz. Ale beksa jesteś. To neurobiolodzy nazywają dźganiem jaszczurki. No wiadomo, co robi jaszczurka, która jest w trybie walki i jeszcze my ją będziemy dźgać, bo dolewamy oliwy do ognia. Więc naszym celem jest pomóc odzyskać równowagę. Zachowując spokój. Kochani rodzice, nikt was nie wyprowadzi z równowagi, jeżeli na to nie pozwolicie. Jeżeli będziecie czujni na sygnały z waszego ciała, jeżeli będziecie łapać pierwsze sygnały, że jesteś w stresie, zrób coś z tym, bo zaraz zrobisz coś, czego będziesz żałować. I wtedy trzeba zadbać o siebie. Nie produkować myśli zapalników. Okej, dobra, ma 2,5, to tylko taki etap w rozwoju. Dobra. To ty, rodzicu, jesteś większy, silniejszy, mądrzejszy i dobry. Czyli uprzejmy. Nie bijesz, nie krzyczysz, nie wrzeszczysz. Jeżeli tylko możesz, podążaj za potrzebą dziecka. BMW. Jeżeli to konieczne, przejmij kontrolę. Ale bardziej w sposób porozumienia, bez przemocy. Jedna rzecz. Tak jak już mówiłam. Pierwszy rok życia to w ogóle jest wyłączony z czegoś takiego, co się nazywa wychowanie. Dyscyplinowanie. Przystosowywanie. Niemowlę to nie jest istota, od której
czegokolwiek mamy wymagać. Natomiast mamy jak najszybciej zaspokajać jego wszystkie potrzeby. Przede wszystkim BMW. A to BMW klasy C oznacza bezpieczeństwo, miłość i wolność. Klasy C jest po stronie rodziców z dużą cierpliwością. I wtedy, kiedy my natychmiast będziemy zaspokajać potrzeby niemowlaka, to wtedy dziecko nauczy się, że świat jest bezpieczny, że jestem kochany, że jest dobrze. A jak jest mi źle, to mi pomogą. A, jeszcze mózg nastolatka, tak na koniec. Oj, to jest jeszcze inny problem. Do 12 roku życia mózg chłonie wszystko jak gąbka. Po 12 roku życia zaczyna się porządek. Ten porządek między innymi polega na tym, że zaczynają się niektóre połączenia neuronalne rozsypywać, bo są rzadko używane. I wówczas też kora przedczołowa, która absolutnie nie jest dojrzała, działa jeszcze słabiej. Nasila się działanie ośrodka przyjemności, pojawiają się zachowania ryzykowne i to nie jest, proszę Państwa, ten błąd nastolatka, to nie jest, że on coś zrobi na złość, to nie jest, że tu hormony tylko szaleją, nie, współczesna neurobiologia mówi, że to przede wszystkim bierze się z tego, że mózg dojrzewa. A co jest ważne? Ważne jest, żeby dać dziecku dużo przestrzeni, ale równocześnie być blisko. Do 12 roku życia jesteście dla swoich dzieci bogami. Do 12 roku życia macie możliwość zbudowania autorytetu. Nie autorytetu każącego, tylko autorytetu autentycznego. Dzieci mają dobrze się czuć w waszym towarzystwie i mają czuć, że mają prawo się do was zgłosić i że będą wysłuchane, niekoniecznie wszystko zrobicie za nich. Znaczy nie musicie robić tego, co one chcą, bo trzeba odróżnić zachcianki od potrzeb. Zachcianka to jest coś innego, potrzeby to jest przede wszystkim BMW, a W w okresie nastoletnim jest najważniejsze. Ale potrzebny jest obok empatyczny dorosły, który patrzy, który słucha, który patrzy, jak uginają się nogi, który podaje rękę, który rzuca linę i który rozmawia, jak dziecko jest spokojne, bo jak jest w furii, to się nie da. Najpierw, rodzicu, zadbaj o siebie. Wyjdź. Pooddychaj, pomedytuj, powiedz sobie coś, dam radę, to tylko te pół roku wytrzymam, zaraz coś wymyślę, przecież znam go dobrze, coś wymyślę, co działa. Zadaj sobie pytanie dotyczące dziecka, zanim cokolwiek zrobisz. Pomyśl, zadbaj o siebie, odejdź trochę i pomyśl, najpierw pomyśl. Dlaczego się tak zachowuje? I proszę pamiętać, kiedy dziecko mówi nie chcę, zazwyczaj znaczy to nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę tego zrobić, bo się boję, że mi nie wyjdzie. Nie mogę tego założyć, bo ta skarpetka mnie parzy. Nie mogę. Przyjrzyj się temu, co się kryje za tym, kiedy dziecko mówi nie chcę. Zastanów się, o jaką potrzebę mu chodzi. Sprawdź, czy to przypadkiem nie są podstawowe potrzeby fizjologiczne, tak jak w koncepcji Maslowa, która też jest przestarzała, ale też bardzo dobrze służy do tego, żeby pokazywać, tłumaczyć zachowania człowieka. Zastanów się, co to dziecko czuje. Przypomnij sobie, co na niego działa. A co nie działa i czego na pewno nie wolno zrobić. I myśl, jak ja mu mogę pomóc. Przede wszystkim jak najmniej słów.
Daj przestrzeń i bądź blisko. Odsuń się trochę. Odsuń się, w sensie daj przestrzeń, a nie idź sobie do drugiego pokoju. Nawiąż kontakt. Niektóre dzieci, przy niektórych dzieciach trzeba przyjść, kucnąć, dotknąć. Niektóre nie dadzą się dotknąć, są w takim furii, że po prostu kolczaste jeże z nich są. Ok, stań obok. Daj mu czas na dojście do siebie. Opisz, co widzisz. Ojejku, twoje pięści są zamknięte, twoje oczy są zmrużone, zęby zaciśnięte. Chyba czujesz złość. To ma być empatycznie, z intonacją pytającą, a nie wymądrzanie się dorosłego. No widzę, kochany, że jak zrobiłeś coś takiego, to teraz czujesz złość. No nie. Nie tak. Udziel informacji. Daj wybór. Przejdź do działania. Pomóż mu przez to przejść. Jak jest kolczasty, zamknął się, trzasnął drzwiami i siedzi u siebie w pokoju, sam sobie zrobił time out. Uszanujmy to. Można co najwyżej powiedzieć przez drzwi, wiesz co, okej, potrzebujesz ochłonięcia. Pamiętaj tylko, że ja tu jestem. Jak ochłoniesz, przyjdź do mnie.